Szanowni Państwo, z ogromną radością witam Państwa na uroczystości otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru. W pierwszej kolejności pragnę powitać na dzisiejszej uroczystości przede wszystkim czcigodnych Sybiraków. Cieszę się, że dziś tylu z Państwa możemy w tym miejscu gościć. Czcigodni Sybiracy i kombatanci, szanowni potomkowie Sybiraków, wszyscy wielce szanowni Państwo, mieszkańcy Białegostoku i przybyli goście z kraju i z zagranicy. To bardzo ważny moment. Z pewnością najważniejszy tutaj dla mieszkańców Białegostoku, dla mieszkańców Podlasia, dla mieszkańców terenów przygranicznych Polski Wschodniej. Bo szacuje się, że co piąty mieszkaniec Białegostoku i tej ziemi należy do tej ważnej, szacownej grupy w naszym społeczeństwie, którą właśnie określamy mianem Sybiraków. Sybiraków, czyli tych, którzy zostali przymusowo deportowani, wywiezieni przez Sowietów na wschód. Tradycja cierpienia polskiego na wschodzie stanowi istotny fundament ich tożsamości. Chciałbym serdecznie życzyć miastu Białystok, aby w sposób skuteczny stał się stolicą polskiej pamięci o wschodzie, o Kresach Wschodnich, w sytuacji, kiedy wyroki historii przekreśliły naturalną rolę Wilna czy Lwowa. To jest kubek mojej ciotki, babki ciotecznej, która siostry mojego dziadka, cioci Zofii Komorowskiej-Majewskiej, która trafiła do więzienia bolszewickiego, sowieckiego już na początku 40 roku jako jedna z pierwszych kobiet, które trafiły do więzień i były traktowane jako więźniowie polityczni polscy. Wielce szanowni i dostojni goście, sercu naszemu bardzo bliscy, kochani Sybiracy. Dziś, po 82 latach od tragicznej daty agresji sowieckiej na Polskę, uczestniczymy w otwarciu jedynego w Polsce, ale i na świecie, unikalnego Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie ożywa historia ludzkiego cierpienia i nieludzkiej siły przetrwania. W akcie erekcyjnym zapisano: ta instytucja dbać będzie o zachowanie pamięci o ofiarach i zbrodniach, które sprawiły, że daleka Syberia zmieniła się w polskiej świadomości ze wspaniałego i bogatego tej krainy w okrutny Sybir, w nieludzką ziemię. Jestem wzruszony i przejęty rozmachem i pietyzmem, z jakim utworzono to muzeum, będące wspólnym dziełem Sybiraków, ich wnuków, władz Białegostoku i władz centralnych. Unikalne eksponaty, jak autentyczne szerokie tory, które tkwią w naszej pamięci, przypominają masowe wywózki na wschód. Duże wrażenie robią także wielkie stalowe słupy symbolizujące groźną dla zesłańców syberyjską tajgę. Wiele emocji i wspomnień wywołuje pomnik matki Sybiraczki usytuowany przy głównym wejściu do muzeum. Jako Sybiracy należymy do ostatniego pokolenia zesłańców, którzy będąc dziećmi poznali piekło zesłania.
a swoje ocalenie zawdzięczają głównie swoim bohaterskim matkom, które, jak pisał poeta, mocą nadludzką i siłą kochania były tarczą, opoką w trudnych chwilach zesłania, a w wieczór wigilijny przy pierwszej gwiazdce z nieba uczyły znakiem krzyża dzielić kawałek chleba. Dzieląc go, ufać Bogu i wierzyć, że przetrwamy. Wierzyć, że wolnej Polski na pewno doczekamy. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci. Drodzy Państwo, zadeklarujmy dzisiejsze spotkanie, nasz szacunek i pamięć tym wszystkim, którzy ponieśli największą ofiarę, własne życie, realizując swoje marzenia o wolnej i niepodległej ojczyźnie. Zachowajmy ich w naszej pamięci, a ich marzenia niech się spełniają, a plany realizują. Aby wasze życie było bez wojny, zbrodni, cierpień i ludzkich dramatów. Chwała ofiarom syberyjskiej katorgi. Dziękuję bardzo. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. W swoim niepodjętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności naszej ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Pobłogosław nam, którzy wspominamy dzisiaj ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Do Pana módlmy się. Władco, Panie Boże nasz, który żyjesz na wysokościach i na pokornych spoglądasz, który pobłogosławiłeś dom Labana wraz z wejściem Jakuba i dom Petyfara z przyjściem Józefa, dom Obeda Edomczyka z wniesieniem Arki Przymierza. A w dni przyjścia w ciele Chrystusa Boga naszego dałeś zbawienie domowi Zacheusza. Sam pobłogosław i to muzeum, a pracujących w nim i zwiedzających otocz Twoją bojaźnią. Wszystkich zachowaj od przeciwności i ześlij im Twoje błogosławieństwo. Chciałbym poświęcić to miejsce, cytując Boże Słowo z księgi proroka Ezechiela z 37 rozdziału. To szczególne słowo. I spoczęła na mnie ręka Pana i wprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I rzekł do mnie: proroku i do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmogący Pan, przyjdź, ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, wtedy wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stali na nogach. Rzesza była bardzo wielka. Spraw, by to miejsce pozwalało nam spoglądać wstecz i uczyć się na historii i by inspirowało do tego, by być tymi, którzy są sługami pokoju. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Uchylamy głowy w skupieniu i zadumie, oddając cześć Polakom, prześladowanym, aresztowanym i deportowanym w okresie sowieckiego reżimu. W sposób szczególny upamiętniamy wszystkich rodaków pomordowanych i zaginionych na nieludzkiej ziemi i na setkach wysp stalinowskiego archipelagu Gułag. Do was wołam, córki i synowie narodu polskiego, którzy w godzinie próby nie zawiedliście i udowodniliście światu, że Polski jesteście warci. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców Pińska, Baranowicz, Łunińca, Czortkowa, Husiatynia, Sam, Tarnopola i Równego oraz pogranicznych rubieży nad Dzisną, Szczarą, Niemnem, Piną, Prypecią i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Przywołuję żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, marynarzy flotylli pińskiej, którzy polegli w obronie ojczyzny na Kresach. Stańcie do apelu! Wołam młodzież gimnazjalną i studencką oraz harcerzy i junaków, którzy oddali życie w obronie rodzinnych miast. 13-letniego obrońcę Grodna, Tadeusza Jasińskiego, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za bohaterską postawę i zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Stańcie do apelu!